Dzień dobry, moi drodzy, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Skull of Dragons, z tej strony Tito i rozpoczynamy drugi odcinek z przygodami z najnowszego dodatku do gry, Zemstra Stormher, czyli tej Nikory, czy jak jej tam, nie wiem jak tam kobiecie jest, chyba Nikora. Moi drodzy, znajdujemy się na Valheim i od razu chciałbym powiedzieć na samym początku, że ten szkielet, bo się ostatnio, bo w pierwszym odcinku się wygłupiłem, powiedziałem, że to jest szkielet tego, Krefina. A to później po takim bardziej dokładnym obejrzeniu stwierdziłem, że to jednak jest oszołom Ostracha. Czyli coś tutaj musiało dosyć dużego, fajnego żyć. Znaczy umierać, powiedzmy, o, na tej wyspie. A już nie będę zbędnie więcej gadał. Moi drodzy, wy będziecie udawać, że mnie słuchacie. Ja będę udawał, że rozumiem to, co czytam. Rozpoczynamy, moi drodzy strażnicy Vanaheim. Coś złego. Jest coś złego tutaj, coś się dzieje niedobrego. Te, Boże, ochronne sentinele, co ja miałem powiedzieć, chroniące sentinele. Powinny wyczuć trzy smoki, trzech smoczych jeźdźców i Krefina. Jednak w tym momencie są bardzo cichutko, jak Gotti. Musimy podejść troszeczkę bliżej. Dobra, moi drodzy, musimy podejść bliżej jednego. A, oczywiście strzałkę sobie muszę, quest narrow. O, i śmigamy do pierwszego sentimela. A, to tutaj miałem. Czy te sentimeli nie wyglądają na ranne? Odynie pomóż nam. Jeśli one nie będą mogły chronić wyspy, to miejsce może być niebezpieczeństwem. Stormwind jest za nami, moi drodzy. Tutaj coś takiego zrozumiałem. I coś tam wygląda jak zniszczony... Nie. Aha, że no, na tym... Aha, dobra. Na tym zniszczonym ostańcu, tym skalnym, moi drodzy, że Sączysmak zauważył, że coś tutaj się działo. I musimy... Musimy, widzę, podlecieć i zobaczyć, co jest grane. A, to nie to! Dobra, jesteśmy. Uwierz mi. Jestem mistrzem w rozwalce i w destrukcji. Że Astrid jest lepszą ekspertką niż którekolwiek znasz? Którekolwiek znasz, na pewno Dagur, Szpadka, Mieczyk. Whatever, Fishface'em go nazwał. Dobra, wygląda na to, że no. Nikora postanowiła zatykować wyspę, a Sentinele po prostu ją broniły. Dobra. Sentimele są bardzo, naprawdę bardzo silnymi wojownikami. Bardzo dobrze przeciwnicy przeciwko Stormhead. Chyba, że ona znalazła sposób, żeby kontrować ich zmysły. A, że to jest smak, wąch, dotyk, słuch i saj, nie wiem co to jest. Te zmysły pozwalają wszystkim... No, wchodzić w interakcję ze środowiskiem i rozumieć świat wokół nas, moi drodzy. Co tu mamy? Że zmysły przysyłają, pobierają informacje ze świata zewnętrznego i przesyłają te wiadomości do mózgu i dzięki temu smoki mogą reagować. No dobra, idziemy dalej. Wszystko słyszą, sentinele oczywiście wszystko słyszą, wszystko czują. I on ma teorię, że Nikora zablokowała, w jakiś sposób zablokowała te zmysły sentinela, czyli ten wąch, chyba najbardziej o to chodzi. Aha, dobra, czy możemy podejść bardzo blisko sentinela i dotknąć go? No pewnie, żebym je zjadł, takiego. Takiego. Moi drodzy, ja tak w ogóle, to chyba chory jestem, tak mi się wydaje, i więc będę mówił takim przytłumionym głosem troszeczkę. Tak jakbym mówił do was z trzech pokojów dalej.
No mój, o mój Boże, jestem tym przerażony. Przerażony widocznie Nikora coś tam zrobiła im. Ukryliśmy nas naturalny ten zapach, zamaskowaliśmy nas naturalny zapach, coś takiego tu mniej więcej, coś takiego łapie, wiecie? Nie wiem, ale Sanchez tutaj mówi, że nie pamięta tych zwierząt, tego smoka, kiedy był tutaj ostatni raz. I on oczywiście ma naukową teorię. On wie, tak myśli, że wie dlaczego, jak Nikora zaatakowała smoki, czy możemy podejść bliżej Sentinela. No nie, moi drodzy. Jeśli misja ma się opierać na czymś takim, to Massacration, jednym słowem. On miał rację. Nie wiem, co to jest głup, ale to coś zablokowało zmysł powonienia. Zmysł powonienia sentimelów. Dobra, moi dy. Dobra, jednocześnie tutaj mamy narratora, powiedzmy, że ta. To, co zaproponowano Sanchezowi, nie jest najbardziej mądre, widzę, najbardziej konstruktywne. Że Sentiment posiada chyba najbardziej wyostrzone zmysły ze wszystkich. Coś takiego, moi drodzy. Tak jak mówiłem, ja będę udawał, że będę rozumiał, a wy będziecie udawał, że mnie słuchacie i każdy będzie zadowolony jednym słowem. No dobra. Do dużego? To jest duży? O, coś się ładuje. A, to ten to? Dlaczego próbujesz mnie zabrać? Hukman, zabierz mnie stąd. Co robisz? To jest ranny smok, który potrzebuje naszej pomocy. Dlaczego uciekasz? Zregrupujmy się i obmyślmy plan. Dobra. Dobra, moi drodzy, a lecimy do. Dobrze. Śledzik myśli, że wie, jaka to jest substancja. Pewnego razu Hedera. To jest wcale niedwuznaczne. Moi drodzy, mówiłem mu o gazie pieprzowym, który wchodzi wszędzie do oczów, do nosa, do uszów, do ust i. No dobra, no i tak blokując te, no, pozbawiając smoki tego, no, jak to się nazywa? Jezu, ja muszę szukać tych słów. No, że smoki nie broniły wyspy, no to ta Nikora mogła postawić swoje paskudne stopy na lądzie. Okej, Maton Head, czyli ten Maton, a to grzech w sensie głupki, nie? Dobra.
Aha, spotkaliśmy starszego Elder Sentinela. Bardzo ciekawe to jest, ale. Dobra, moi drodzy, coś tutaj mamy, że w notatniku ojca Hedery, czyli Oswalda Zgodnopysznego, który rozbił się na wyspie Vanaheim, napisał o Sentinelu, który posiadał bardzo, bardzo rozbudowaną strukturę kostną na głowie. Bardzo silny dragon, który był liderem innych Sentinelów i on jest Elder Sentinel. Moi drodzy, skończyliśmy misję. Dzięki ci, że skończyliśmy tą misję, bo to jest normalnie udawanie, że ja cokolwiek rozumiem. Cóż mogę więcej powiedzieć? Maton Hidno bardzo ładnie nas podsumował. Matołki, jednym słowem. No, powiedzmy, że. Ale czyli w sumie to ten jest lider, chyba na to wygląda. I zobaczymy, co ma. Check him with the Crayfin. Musimy się dostać do tego starszego Sentinela. Jakkolwiek. Chyba, że w sensie tutaj. Chyba w sensie o to tutaj, że chodzi. Moi drodzy, to jest takie zgadywanie. Część rozumie, część nie rozumie. Ale chyba wygląda na to, że może być to trudne, skoro z Nikora już troszeczkę załamała to zaufanie. Dobra, czy możemy sobie skoczyć do Kryfina, ponieważ bardzo długa była to droga do Vanaheim i teraz znajduje się pod opieką naszego archeologa. I bardzo byłoby miło, gdyby się, co? Ale number, jednym słowem, bo Kryfin nam zniknął. Nie pojawiła się strzałka. Chyba będę musiał zastosować starą sztuczkę, czyli wyjść i wejść. Jednym słowem, tak, udamy się do szkoły. Znaczy, ja się udam, wy popatrzycie, jak się udaje. Szybciutko to się załaduje. O, właśnie. I śmigamy. Śmigamy do Vanaheim. Zaraz zobaczymy, co będzie grane. No, już jest dobrze. Idziemy do naszego Kryfinka malutkiego, który widocznie ma dosyć duży biznesik. Hija. Hija, o jest, dobra. Wygląda na to, że naski, co za paskudne słowo, nasz Krajfinek jest w bardzo dobrej formie i bardzo ucieszyło to śledzika. On był zmartwiony tym, że on przebywa z ludźmi, ponieważ on powinien sobie rosnąć sam na niemożliwej wyspie. Dobrze, moi drodzy, wszystko świetnie, wszystko świetnie. Malutki Lumi jest happy. O, super, nie Krajfin, tylko Lumi. To jest dobra nazwa. A, dobra, pominę to, bo to nie ma sensu. Czy może problem z fizyką, żebyśmy się stąd wynosili od tych głupich smoków, bo na to wygląda. Natomiast śledzik jest bardzo, widzę, zainteresowany, siedzi sobie. Podczas narodzin? Dziwne to jest. Wtedy mózg używa tej przestrzeni na inny zmysł. Sentinel nie potrafią widzieć. Aha, dobra, Sentinel nie potrafią widzieć, więc mózg przeznacza więcej przestrzeni na inne. O, już się nawrócił Sączysmak, na inne
Zmysły. Dobrze, moi drodzy. O, ładuje się filmik, bardzo zabawne. Będziemy musieli chwilę poczekać. Nie zrozumiałem ostatniego, więc dlatego to szybko pominąłem. Uznajmy, że nie było tego. I będzie całkiem fajnie. Nie wiem, czy będziecie to dobrze słyszeć, ale tak, mówię takim przytłumionym głosem, no właśnie. No niestety. Starość nie radość się. No, dajesz, niech się coś dzieje. Come on, come on. To będzie albo bardzo długi filmik, albo będzie bardzo krótki. Chyba, że jest 4K, no to inaczej, wiecie. Jakoś kosztuje. 1250 gemów, no to... No come on, dajcie jakiś film, szybciej. Jakie ruchy wykonuje śledzik okrężne, ćwiczy nad swoim ciałem. Puk, 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 puk. Takie tu, 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 tu. O Jezus, no serio? No w końcu. Straszył ich. Aha, no to dosyć długi filmik był, dlatego rozumiem. To działa. Czas na ucieczkę. Wow! Dobre! Bajeranckie, moi drodzy. Jeszcze raz spróbujemy od frontu. Dobra, mi odrzuca. Dobra, skończymy już, bo to jest trochę śmieszne. Lecimy, moi drodzy. Ostatnim razem. Dobra, śmigamy, szukamy czegoś, tego czegoś. O, jakie kości, no, no, no. No i mamy tutaj jakieś... Z czerwonymi owocami. Widzę, że się ładuje kolejny super filmik. Nie. Dobra, klikamy i coś zbierzmy. Ale jak tutaj dali filmik do zbierania owoców, to ja nie mogę. Tak, dodali. To są śliwki, to wygląda jak śliwki. Dobra, musimy podać... O, czekajcie, najpierw trzeba zebrać. Dobra. No nie mówcie, że siekierą. Co za super zapach. Dobra, powinniśmy znaleźć jak najwięcej tych czerwonych owoców. Dobra, zbieramy. 12 aż. A. Czy ja mam czerwoną głowę? Wow, jaki dziwny ten. Nie zauważyłem tego. Jakieś czerwone na głowę. Ej, no, nie wiedziałem, że takie jest. Dobra, zebraliśmy. Co to za budynek tam u góry? Dobra, moi drodzy, śmigamy, obejrzymy sobie ten budynek. Który to najbardziej zabawny nie widać stąd, no ale dobra. Niechaj będzie.
To jest, moi drodzy, łódź zbudowana z zniszczonej łodzi berserków. To musi być ostatnie miejsce życia Oswalda, ojca Dagura. Dobra, teraz nie możemy o tym dyskutować. Wracamy do śledzika. Zobaczymy, co te czerwone owocki będą działać. Ciekawe, czy mnie będzie odpychał. Spróbujemy, czekajcie. A, odpycha, dobra. Klikamy na śledzioka. Śledzioka. Wymyśliłem mu nową ksywkę śledziok. Dzięki, Odynowy, powróciłeś. Nie mogliśmy. Myślę, że już niedługo moglibyśmy zabawiać tego starszego Sentinela. Co znalazłeś? Sentinela pod atakiem? Szybko pomóżmy im. Co jest grane? Nie wiem, co jest grane, moi drodzy. Już pominąłem dosyć dużo. O, będzie filmik, czekajcie. Zobaczymy, czy zadziałają te czerwone owocki. O, no tak. Grimgnaszery. Aha, dobra, Sentinel mogły się bronić, ja nasze Stormheart Nikora pozbawiła ich obronności. Dobra, moi drodzy. Let's go. Aha, walczymy w smoczej taktyce. Ale fajnie. Play. Dobra. Dajemy play. No i znowu ładowanie. Ja myślałem, że to trochę ten będzie szybciej trwało. Znaczy nie, bo widziałem 100%. Aha, chyba że to 100% było podpuchą po prostu. A dosyć się nawet ładuje, widzę. No, jest jakiś dobry prognostyk, ruszyło, ruszyło. Ciekawe, kim będę walczył. A fajnie by było, gdyby te Grimnaszery dodali do gry. Bo jak na razie tylko Sentimelka można mieć. To jest Grimgnaszer? Chyba tak. Tak to się nazywa ten smok. Szybciej, szybciej. Bo zaraz mnie wyrzuci z serwera i będzie ubaw. A, i stanęło teraz wszystko. Super. Tak, było 7 smoczych taktyk, teraz gramy drugą, zostało 5, a questów zostało 6. Czyli w każdym następnym questie praktycznie mówiąc będziemy mieli smoczą taktykę. No, bardzo ciekawe. No, szybciej się ładuj, no. Fasta, fasta. Ale jest oporne, muszę powiedzieć, naprawdę. No to ładowanie. Dopiero pierwsza smocza taktyka się długo ładowała, bo niestety tego nie widzieliście. Bo oczywiście były bardzo ładnie przycięte nagrania. Natomiast spędziłem tu chyba 10 minut czy 15. Nie licząc oczywiście tych razów, co mnie wyrzuciło z serwera. Nie wiem, dlaczego tak teraz szybko wyrzuca z serwera. No teraz liczę, że troszeczkę. I tak dosyć długo to trwa. O. Dobra, kogo mamy? Sączy zmarł będzie wa. Nie! Nie, nie, nie! Ale zepsułem. Ile ich jest? O. Kurczaczek. No dobra. Aha, nie mogę już użyć. Jeszcze 25 damage'a użyjemy, zobaczymy, czy są takie dobre. A jakie to było dobre! Dobra.
Aha, dobra, muszę oddać rundę. I oddałem. A tu są inne sentimele, no popatrzcie. Ej, on zrobił unik. O ty niedobry. Faktycznie mam jakąś czerwoną głowę. Ja nie wiem, co to jest grane. Bardzo ciekawe. Jeszcze go nie załatwiłem. Minus 100, nieźle. A teraz mnie dopadły. Minus 160? No nie, jeszcze jeden. Bardzo fajny atak. A, wszystkie dostały, bardzo dobrze wam tak. Nie wiem, czy nie lepiej byłoby go uleczyć. Nie mam ruchu, rozumiem. Co to za statystyka? Nie wiem, dobra. Muszę oddać. Jakie wybitne strzały. Krytyczne, no pięknie. Nie uczę, że mi jeszcze załatwicie tego Hukfanga. O no! Dobra, kończmy te. A, może nie ma co marnować tego takiego dobrego uderzenia. No w końcu. Chyba nie było mądre, co zrobiłem wcześniej, no ale... No nie, ona tu przyleci i tak daleko nie. A ta zaatakowała. No w końcu. Już mnie denerwowało. Dobrze, tutaj... O, jeszcze dwa ruchy, zanim będę mógł uleczyć sobie smoka. 160, o. Jeszcze 13? Dobra, sam tego chciałeś. Tak w ogóle to bym sobie popatrzył, co tu jest na tej mapie. A to walczymy przy tej, przy czaszce. Czaszcze. Co ja tutaj mówię? Sentimelów kilka mamy. Dziękujemy, pa 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 pa, pa 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 pa. Tak to się właśnie robi. Nie wiem. Na sadle. Dobra, nie zrozumiałem. Aha, bo mogę. Ten, dalsza. A, da. A, da. Po prostu strzelam. A, da. Dobra, nic nie strzeliłem. I wychodzimy, moi drodzy. Zakończyliśmy misyjkę. I będzie filmik chyba na pożegnanie.
Tylko 3, a tam było 6 chyba. Jaki okrzyk zwycięstwa, fantastyczna walka. Że jestem naprawdę fantastycznym liderem. Pomogłeś pomóc, co ja powiedziałem. Ochronić tego biednego sentimelka. Tu możemy wrócić i kliknąć na starszego sentimela. Gdzie jesteś, wielki sentimelku? Tutaj. Czy będzie kolejny filmik? No nie... Nie mówcie, że ja go oswoję. Oswoiłem sentimela. Fantastycznie, wiesz, przepięknie, fantastycznie, w ogóle wybornie. Dobra, chodźmy jeszcze porozmawiać z archeologiem. Nie wiem, gdzie on jest. A tam jest. Ale co to jest w ogóle? Ja mam taką czerwoną czachę. To ja o czymś nie wiem? Bardzo wybornie to wygląda, muszę powiedzieć. Dobrze, moi drodzy, pominę to. Tam, 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 tam. I krefi nam gdzieś uciekł. Zobaczmy, czy to... Hallowed Ground. Dobra, moi drodzy. Dwa odcinki. Może dwa odcinki, dwie misje tutaj zrobiliśmy. Oswoiliśmy tego najstarszego sentimela. Z tego, co widzę. Jeszcze zobaczymy, czy gdzieś się udał nas Krefin. Lumi się gdzieś udał. Dosyć nie widzę. Tutaj pewnie był kiedyś żołądek tego. Oszołom Ostracha. Żartuję, to było głupie. A. Dosyć nie widzę tego naszego Kryfinka. No gdzieś po prostu się zbył. No wiadomo, we własnych sprawach. W smoczych sprawach się udał. Także moi drodzy, myślę, że w tym odcinku to by było na tyle. Serdecznie was pozdrawiam. No i oczywiście zakończymy odcinek. Czekajcie, selfikiem. Selfikiem z moim nowym sentimelkiem. Bardzo ładny, tylko trochę ślepawy. Moi drodzy, dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, cześć i zapraszam do następnych odcinków.